Siemanko, pewnie wielu z Was zastanawia się, jak zrobić te wszystkie zadania. Otóż przychodzę z Wam z pomocą. Mam wrażenie, że znalazłem rozwiązanie przynajmniej kilku tych zadań. Już mówię. W pierwszym zadaniu urządli pszczołę. Musimy wygrać 8 spotkań z 4 zawodnikami Borussii. Jak widzicie, już jedno zaliczyłem, bo miałem właśnie tych piłkarzy Borussii. Walka o utrzymanie. Tutaj trzeba, z tego co mi wiadomo, strzelić zawodnikiem Herty i wygrać mecz. Musicie to w 6 spotkaniach zrobić. Mi to zadziałało już w 2. Top 5. Musicie wygrać 10 spotkań, mając w drużynie zawodników 2 razy z Bayernu, 2 razy z BVB, 2 razy z Unionu, 2 razy z Lipska i 2 razy z Freiburga. Pamiętajcie, że wszyscy muszą być. Siła żelaza. Tutaj musicie strzelić 2 albo 3 gole, tego jeszcze nie wiem dokładnie. Zawodnikiem Union Berlin i wygrać mecz. I dostaniecie tego TOTSa 90. Oprócz tego mamy jeszcze święto na Mewa Arena. To już zrobiłem, więc jest potwierdzone, że to zalicza. Musicie zrobić strzelić hat-tricka zawodnikiem austriackim, prawdopodobnie z Bundesligi. Ale to nie jest potwierdzone. Na pewno musi być Austriak. Jak nie chcecie ryzykować, to kupcie po prostu z Bundesligi jakiegoś Kańca czy kogoś i wam to zaliczy. Hat-trick tym zawodnikiem i wygrana w meczu. Tutaj bawarskie zwycięstwo, musicie po prostu strzelić 6 bramek w jednym meczu zawodnikiem z Bayernu, obojętnie jakim, i to wam zaliczy ładnie. Kapitalny kwadrat, tutaj strzelić 3 bramki zawodnikiem Red Bull Lipsk, czyli po prostu RB Lipskiem, i wygrać mecz. Ja to zrobiłem szaboszlajem i odebrałem paczkę, nawet oddało z niej, także mam nadzieję, że pomogłem. Subik lub łapeczka się należy, myślę, także trzymajcie się, cześć.